Dzisiaj postawiłem sobie zadanie do wykonania, czyli wymiana stalówki między dwoma modelami Parkera 17, model Lady. W tym modelu mam grubą stalówkę, która mi się zupełnie nie podoba, natomiast w tym modelu mam cienką stalówkę, która mi się podoba, ale część przykrywająca stalówkę jest popękana w kilku miejscach, przecieka. W ogóle nie nadaje się już praktycznie do użytku, a sklejenie raczej nie wchodzi w grę, za dużo roboty. W związku z tym teraz, jakie narzędzia do tego będę potrzebował? Kawałek gumy do przytrzymania, kleszcze z gumą do osłony stalówki oraz kleszcze do otwierania wakumatików, które i tu się przydadzą. No i co najpierw? Najpierw rozbieramy pióro. Teraz musimy zdjąć nakładkę na stalówkę i spływak nazywany po angielsku shell. Przytrzymuję gwint za pomocą tego klucza wakumatikowego i nakładam gumę, żeby to mi się nie ślizgało w ręce i odkręcam. Czasami to mocno trzyma, więc ta guma się przydaje, a czasami lekko. Nigdy nie wiadomo. No to mamy rozebrany element. Już właściwie jest tylko niewielka sekcja, w środku spływak i stalówka. Teraz trzeba to wyjąć. Nie jest to proste, dlatego też tutaj trochę się natężę. Mocno trzyma się stalówka ze spływakiem, mimo że namoczone odpowiednio długo, ale w końcu wyszło. Tak wygląda spływak i stalówka do Parkera 17. To samo musimy zrobić z drugim modelem. No to już gotowa sprawa, wszystko powyjmowane. Aby przystąpić do zamiany, najpierw musimy to wszystko jeszcze wyczyścić. Szklanka czystej wody zimnej. Wszystko wrzucamy do środka na chwilę, żeby się porządnie wymoczyło. W międzyczasie zobaczmy pozostałość, czyli gumka i obudowa gumki z metalu. No zazwyczaj jest tutaj przyklejona, w związku z tym nie radzę tego rozbierać, można uszkodzić część pióra. Najlepiej to, jeśli nie trzeba, nie rozbierać. Dodatkowo tutaj jeszcze nakłada się taki pierścień, który posiada w środku takie małe dystansowe występy, aby był on na poziomie zewnętrznej grubości korpusu i skówki, aby to razem wszystko dopasowało się. Znaczy, przepraszam, nie skówki, tylko części przykrywającej spływak. Wtedy pióro stanowi jedną całość. Oto stalówka przed czyszczeniem, dość przybrudzona. A tak już wygląda po wypolerowaniu, jak nowa. Spływak, tutaj można śmiało zobaczyć, jak kalaliki przebiegają w środku. Mamy już wszystko gotowe, wyczyszczone, wysuszone. Teraz poskładamy to w całość. Stalówka na spływak. Wsuwamy do środka. Trzeba jeszcze docisnąć. No i tu znowu z nakładką gumową, żeby czegoś nie uszkodzić. Wsunęło się do środka i teraz zakręcamy nakładkę. Czasami nie da się od razu pierwszym zakręceniem trafić. Tutaj trzeba troszkę przesunąć stalówkę w prawo, gdyż nie jest równo na środku tej osłonki. No, czasami to tak kilka razy się człowiek bawi, nim utrafi, zwłaszcza w Parkerze 51. No a tu już za drugim razem udało się wyśrodkować stalówkę na osłonce i wszystko gotowe. Pióro skręcamy, odkładamy, idziemy umyć ręce. Dziękuję za uwagę.